Rozdział 18. Laboratorium Fausta. Weszli do komnaty dużej. Imogena zajarzyła światło acetylenowe. Mnóstwo słoików ponumerowanych na półkach. W cieplarni oszklonej wszystko drgało i mrowiło. Zarodki rekina rozwijają się w dziwacznych kieszeniach. Jaja oktopusa i mątwy jeżowców i szkarłupni. Gdzieniegdzie embrionuje jajko kobiece wraz z plemnikiem męskim na tle żółtka jakiegoś ptaka, złączone w biologiczną całość przez radioaktywne toki. Widział w wodzie morskiej potworne bestie, małe jeszcze, ale wyraźnie przedstawiające rekino człowieka. Według doświadczeń Morgana można, dzieląc jajo, otrzymać odpowiednią ilość osobników maleńkiego wymiaru. Łącząc zaś dwa ze sobą, otrzymujemy olbrzyma. Ksiądz Faust umie wpływać na tworzenie olbrzymów przez łączenie kilku zapłodnionych jaj ze sobą w łonie matki. Jest to proces niesłychanie złożony, bo trzeba za pomocą magnetyzmu wpływać na łączenie komórek. Nie jest trudno tworzyć potwory, idąc za Cramptonem, który z dwóch po czwarek motyli otrzymał na przykład olbrzymią samię i maleńką cyntię, zrosłe. Ale chodzi o tworzenie harmonijnych, wyższych kombinacji, o tworzenie rasy, gdzie ludzka byłaby tylko tym, czym jest opuncja dla wspaniałych owoców śliwy lub ananasu, kiedy je na nich sadzi słynny Bourbaki. Tymczasem próbuje kształtować morskich ludzi, czyli trytonów, orło ludzi, czyli archaniołów, centaurów, olbrzymów i nadludzi. W prędkim czasie marna ludzkość przeobrazi się w istny mit, zawołał Piotr. Kuchnia czarodzieja staje się prawdą. Ksiądz uznał, że mówić tylko kazania do ludzi takich, jakimi są obecnie, sprowadza się niemal do obrazu Becklina, gdzie młody franciszkanin poucza rekiny, te słuchają go z miną nabożnisiów. Ale pod obrazem widać w morzu szeroko rozwarte paszcze. Gonią za mniejszymi rybami, z których niektóre mają już przecięty brzuch. Religia od lat tysięcy poucza, że trzeba się przeobrazić. Zmienić należy sam kierunek przeobrażeń, więc nie pobożny fanatyzm, nie ślepota wiary, nie ascetyczne zabijanie ciała dla duszyczki uformowanej w rodzaju pęcherzyka z ciepłym, słodkim mlekiem zamiast serca. Ludzkość łożysko należy zmienić. W tajniach natury tkwią tajnie twórczości duchowej. Po tym wszystkim, co tu ujrzałem, zrozumieć zaczynam, że pojęcie duch ma naukową wartość. Zaśmiała się smutno Imogena. Ty mękę Tantala bierzesz za mit. Nie widzisz spalającego się życia w ogniu, który wkracza już w regiony owej Hybris, za którą bogowie każą. I dlatego ksiądz, aby nie zakończyć szaleństwem bez miaru, szuka świętości. To jest uśmiechu szczęścia, czyniącego dobro najmniejszej istocie nawet, która żyje i warta jest żyć. Imogena wiodła go dalej. Weszli przez oranżerię, gdzie były dziwy botaniczne, do pokoju ostatniego, który był celą. Palił się już ogień ranny, choć był jeszcze zupełny mrok. W chłodnym powietrzu buchał wesoło. Prometeusz Ribery w rozkrzyżowaniu między górami, klęcznik Rigweda, rozwarty Faust, doniczki kwiatów, umajone ściany wielkimi gałęźmi choinkowymi, korona z lamp różnobarwnych i wielki czarny krzyż. Z boku trumna, wydrążona w pniu, skóra łosiowa okryta szarym zgrzebnym prześcieradłem świadczyła, że tu sypia ksiądz. Jedlinka nad trumną nadawała jej radosny ton wielkanocny i zmartwychwstania. Stanął Piotr przed ukrzyżowaniem Prometeusza,
Potem wejrzał na obraz Leonarda Wieczerzę Pańską i uczuł wspierający w sobie bunt, aż do ogromności lucyferycznych otchłani. Wszelkimi drogami, tylko już nie przez górę błogosławieństw maluczkich duchem. Dlaczego ksiądz łączy ogień i wodę, burzę Kaukazu i migdałową spójność Galilejczyków? Piotr postanowił stoczyć ostatni bój u bram swego grodu, niby Hektor broniący Troi wolnej myśli. Ogarnął go żywioł wiedzy, która tu falowała buchającymi aż po strop nieba, aż po jaskinie przedpotopowych atlantozaurów zagadnieniami życia, lecz jednocześnie wybuchła w nim radość nieokiełznana, potrzeba dionizyjskiego upojenia w kontraście do zbliżającej się nicości. Objął kolana Imogeny w uścisku, wyprostował się w uśmiechu radosnym, triumfującym. A więc ze mną jesteś, a ja z wami, bo wiara wasza jest szatą spowiałą, której nie odrzucacie, aby z narodem nie zrywać. W rzeczywistości idziemy w jednym i tym samym światopoglądzie rewolucyjnym. Teraz i ja z tych wyżyn chętnie patrzę na opuszczone średniowieczne katedry. Biedne. Czy podejrzewały, że zamieniają się dla wnuków swych w tematy ekscytujące Dartalów Husmansa? Że ich grube foliały, oprawne w skóry jałówek, staną się dla nas nieprzebranym zasobem śmiechu nad ludzkością, owych pia hilaria. Na sobie przeżywam Biblię, podobnie jak Adam Rabinów w pierwszej mej godziny, wziętym w nicość karczemnej na światło księdza Fausta. W parę godzin ujrzałem Hewę czy szatana, nie wiem, bo szatan biblijny miał też dziewiczą twarz. Virgineum habens vultum ukazał się Adamowi w formie pawia, Ewie zaś w formie węża. Sodoma i Gomora w opowieści Messyny i stało się ze mną jak z Abrahamem, którego Nemrod miał rzucić przy pomocy diabła na stos, który zbierali Babilończycy przez lat kilka. Gdy wreszcie zapalono, nie można było się zbliżyć na wiele mil dookoła. Diabeł sfabrykował maszynę, za pomocą której rzucił z daleka patriarchę, ale demon był zawstydzony. Nie tylko, że ogień stracił moc, wytrysło źródło i cały stos zamienił się w ogród różany. Tak, wyznam, że już nadchodzi 9 godzina mego tu pobytu, kiedy muszę się śmiać, bo miałem upaść na stos męczarni, a wszedłem w ogród różany i chętnie poddaję się urokowi religijności. Chętnie wierzyć jestem gotów za brewiarzem maronitów i obrazem w Santa Maria Maggiore, że poczęcie odbyło się przez ucho. Wraz z Jezusem apokryficznym chodzę po karczmach, gdzie Jezus śnił, że był na tronie synostwa Bożego, a Judasz tymczasem zjadał gęś pieczoną wraz z Dantem. Poddam się cudnym legendom o piekle świętego Brandana, Patryka lub źródłowym opisom piekła pod Wezywiuszem i Etną. Wzruszają mnie anioły Quentyny Matsysa i Girlandaja, niebo ze złota masywnego, mury ogniowe raju, usiane klejnotami. Tam według jezuity z wieku XVII aniołowie ubierają się jak kobiety, mają włosy fryzowane, szaty kosztowne, tworzą uczty i bale. Na szubienicy, jeśli zawisnę, może będę rozmawiał poufale z Matką Boską, jak pewien młody pielgrzym do Santiago, niewinnie powieszony. Nie oglądam twych rąk, Imogeno, ale kocham je. Jakbyś miała stygmaty i pierścień z czterema rubinami świętej Katarzyny. Rozkoszuję się twą pięknością, błogosławiąc epokę oświecenia, iż nie pozwoliła ci niby świętej róży z Limy natrzeć się wapnem, nieść koronę cierniową i wymierzać sobie 1000 uderzeń od dnia. Święty Franciszek przechodzi morze, święty Kopras zatrzymuje słońce, święty Maklo celebruje mszę na wielorybie, dwoje dzieci, wieczerza z dzieciątkiem Jezus.
Trup Magdaleny odwraca głowę, gdy wchodzę do kościoła jako od złego ducha, ale ja cicho szepcę jedną modlitwę medycyny ubogich, którą znał i Don Kiszot. Święty Apolin usiadł na marmurze. Zbawiciel podchodzi i pyta: Apolinie, czemu jesteś w chmurze? Bo mi ząb mój zgrzyta. Apolinie, odwróć się. Jeśli to krew skrzepła, to pocieknie, jeśli robak wleci do piekła. Pięć, ojcze, i zdrowaś. Jeśli mimo to wolałbym z malatestami mordować, z orsiniemi truć borciów, to czy mogę zwątpić w zbawienie, gdy wchodząc na każdy schód kościoła Piotra w Rzymie otrzymuje 1000 lat indulgencji? Pojadę tramwajem do kościoła Maria del Popolo. Czekają mnie ginekologiczne epoki. 555 293 lat i 285 dni od pustu mych mąk w czyśćcu. Jeśli podróżuję po Hiszpanii, nie ominę Santiago. Tam zdobędę przeszło 800 tysięcy lat. Jałmużnę dam mnichowi, a wybawię dusze z czyśćca, choćby one były wbite w gałąź piekielną, jak miętusy i liny. Hrabia de Villa Medina za 6 pistolów wyzwolił 6 dusz z czyśćca. Wprawdzie, gdy chciał pistole wziąć nazad, za słusznym argumentem, iż dusze już w żadnym razie z nieba do czyśćca nie wlecą, mnich nabrał skrupułów i pistolet zatrzymał na tacy. Milczysz. Jesteś jak święta Genowefa we Flamandii, która jeździ na koniu, a wesołek wyprawia przed nią 1000 skoków. Lud rozbawiony. Ona musi zachować uroczyste milczenie. Czy zapomniałaś, że tworząc chrześcijaństwo, wstępujemy też w odpowiednie obyczaje, na przykład święto osła, gdzie podczas mszy ryczano na cześć Asinus Egregius Asinorum Dominus. Zazdroszczę ci, że mogłaś wżyć się w dziwactwa psychiczne różnych sekt, gdyż Abelianie żyli z żoną jak z siostrą, Adamici chadzali nago, Muzoryci czcili myszy i ilu ich tamtych Kainitów, Anabaptystów, Loradów, Mormonów. Pyszne musiały dziać się sceny a la Boccaccio u Dozytejczyków, którzy zostawiali 24 godziny bez ruchu w tej postawie, w jakiej zastał ich sabat. Mówiąc stylem kazań za Richelieu, Jezus wykonał na teatrze świata sztukę naszego zbawienia. Pyszny arystokratyzm Borgiów kazał im uwolnić się od postów w Wielki Piątek. Oni jedni wśród chrześcijan mogli w ten dzień jeść tłusto. Wielkie Pia Hilaria. Czy nie zachowały się w dziejach Sancheza te matrimonio, które studiują nasi klerycy, lub w tych dysputach świętych tego Antonina, biskupa z Florencji, o szczurze, który zjadł hostię? Czy nie kładziono u Greków w trumnę listu do świętego Piotra, aby takiego to kniazia wpuścił natychmiast, bez przeszkód i bez opóźnienia do Królestwa Bożego? Ale ta komedia religijna nabiera ponurego tragizmu w miarę gorącości klimatu. Ukhondów w Indiach rozgrywają ofiarę ludzką wśród modlitw i ekstazy. Piramidą ludzkich czaszek wieńczy się uczty na cześć meksykańskiego boga i darujmy wobec tego życiu współczesnemu, że 300 tysięcy rewolucjonistów umiera pod niebem Sybiru. Pozwól, Piotrze, rzekła Imogena, abym przytoczyła zdanie z księgi Enocha. Byli stworzeni, aby naśladować czystość i sprawiedliwość aniołów. Zginęli z powodu nadmiaru wiedzy. Przez pozorną wesołość weszliśmy na tę górę mroku, gdzie wszystko żywe ucieka. Na góry, które tworzą zimę, w miejsce, gdzie wody spadają w bezmierne przepaście.
Mówmy o jednym, co nas obchodzi, nas, żyjących, niepowracalnego nigdy.